Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Artur Cygert. Na tym kanale zobaczycie Original War Multiplayer, Original War Single Player oraz Original War Sand of Siberia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka. Pozdrawiam! Hello, dear friends. My name is Artur Cygert and welcome to next episode of the Sand of Siberia mod. In today's episode, I will play Hike Story, because I don't like last misja amerykańska. Chyba, bez tego. Witam was w kolejnym odcinku z Sand of Siberia. W dzisiejszym odcinku będziemy grać, dokończać kampanię Ares. Trochę mnie nie było. To było spowodowane tym, że się kurde nie chciało, ale teraz jest fajna godzina i nie mam co robić swoim życiem, to nagrywam ogółem cały ten. Możemy zacząć w sumie misję. Jakiś czas temu, chyba 4 miesiące temu grałem właśnie misję pierwszą. Nic już nie będziemy grać. Zdobyłem dwa medale. I teraz mamy drugie zadanie. O nazwie pierwsze zadanie. Mamy drugą misję, nazwę pierwsze zadanie. Ciekawe. I z nowości wyszła też wersja moda 1.6. I mamy tutaj potyczkę o nazwie. Nową potyczkę o nazwie. Ona była? Żyła matka. Jest to Free Builder mod, tak jakby. Oraz nowości. Jeszcze mogę wam pokazać postacie. Jakiś Steyer. Teraz sobie poczytamy później. Kaje Kritzman i dalej już nie mam. Gdybym musiał odblokować postacie, żeby odblokować postacie, musimy przejść misję. I zaczynamy misję numer 2 o nazwie pierwsze zadanie. Oczywiście gramy na trudnym, żeby był jakieś, prawda, wyzwanie. Pierwsze zadanie. Okolice bazy Delta. 12 kwietnia, era plus 2. Ciekawe, czemu plus 2? Jak w amerykańskiej kampanii było plus 1. To jest całkiem ciekawe. Wszelkie ustalenia okazały się wydmuszką. Na miejscu Hajkę spotkała Rosjan, a ludzie, którzy weszli z nią do Eona, zniknęli. Teraz mały oddział usiłuje przylecać się na wschód. Jak widzimy, mamy tutaj całą mapkę widoczną. Zaczęliśmy pierwszą misję. W miejscu, w którym się zaczęła kampania amerykańska, wyszliśmy nie bardziej nie na północ do Alfy, tylko bardziej tutaj wzdłuż rzeki. Nie wiem, jak ona się nazywała, cholera. Aż do tutaj do rzeki Czeka, do misji z Deltą, piątej misji amerykańskiej. Co widzimy jeszcze na mapie? Widzimy w ogóle całą mapę gry. Tutaj jest herb Arabów. I tutaj jest Hajkę Story, czterech ludzi, może dlatego, że mamy czterech ludzi, i nazwisko Steyer. To jest nazwiskiem naszej bohaterki. Stąd jeszcze wiemy, że będziemy koło bazy Delta i że mamy, tam spotkała Rosjan, a jej ludzie zniknęli. Możemy nacisnąć klawisz, zacząć grę. O, i tu mamy w ogóle kuki, lua errory. Ja nie wiem, jak to wyłączyć teraz, bo myszka wyciała. To jest to. Właśnie. Halo. Gdzie jest moja myszka? Było. O, było. O, pięknie. Widzimy, jesteśmy na mapie Delta, w miejscu, nie wiem, tam gdzie zaczynała się piąta misja, bardziej, no może nie, bardziej tam gdzie się Delta Nil. No, księżniczko. Dobra, zrobimy tak. Będę musiał trochę to przyspieszyć. Trochę to zapraszać, o, robić tak. I od początku. No, księżniczko,
Szwendamy się po tym wygwizdowi już trzeci dzień. Tutaj... A bazę jak nie było, tak nie ma. Mamy tutaj tak. Jesteś pewna, że idziemy nadal na wschód? Mamy tutaj Giwiego, który jest... wygląda podobnie jak Szymon Zwara. I kiedyś on go dubbingował w pierwszych wersjach tej gry. Mówi, że... bolą go nogi po prostu. I gdzie jest baza Arabów? Mam kompas. Tak, idziemy na wschód. Prędzej czy później musimy na coś trafić. Jak nie na naszych, to na ruskich. Znowu na ruskich. Mało ci było ruskich 3 dni temu, szkoda, babo. Nie maruć. Niemiec? Więcej ruskich znaczy więcej blach i wódki do zdobycia na wrogu. Co prawda, to prawda. Napiłbym się. Sam wolę wina. Ale jak zdobędziesz więcej wódki, wzniosę za ciebie toast, księżniczko. Mega broba z gumbarem. Mega broba z gumbarius. Powiem tyle. Szymon tak fajnie powiedział. Szkoda, że już Szymon tego nie nabinguje. Ja też nie nabinguję. Po prostu serpent postawił na profesjonalizm i ogółem to jest niedobre. Ten mój tak nie jest profesjonalny. Dziękuję bardzo. Co chcesz od mojej siostry? Givi nic nie chce od twojej siostry. Gruzin chce wznieść toast za naszą przyjaźń. Nie wyglądasz na Gruzinkę, Hajkę. Zgadywałeś z kontekstu? Czyli tu mamy w ogóle tak. Gruzina, Czeczena, Niemca i tego. Livid to jest mielczanin z powołania. Rodzice byli Czeczenami z pogranicza. Słyszałam trochę gruzińskiego za dzieciaka. Okay. Mam nadzieję, że mają się dobrze. No i zginęli. Ruscy zrobili ze mnie sierotę. No, tak. W niebie im na pewno lepiej niż było za życia. Przepraszam, Hajkę. Nie powinienem był pytać. Nie masz mnie za co przepraszać. Nie miałeś prawa wiedzieć. A ty nowy, skąd jesteś? Kamil, dumny poddany jej królewskiej mości, któremu uratowaliście tyłek. Wielkie dzięki. Dumny poddany Mielcowi. Pani i panowie, Zawedicht. Zanim ten żart się skończy na... i zostali pożarci przez gigantyczną rosiczkę. To też fajnie się mówił. Kurde, szkoda, brakuje mi. Gadu, a czas leci. Za mną, chłopcy. Ja bym chciał, żeby... Serpem przywrócił dubbing, który był kiedyś. Główne cele, mamy iść na wschód, okej. Okay. Mamy w ogóle nowości. Dalej to samo się pojawia. To jest Bóg. To bym zrobił, ale to pokażę w przejściu tej misji całej, żeby na speedrunie to zrobić. Czego my tu mamy? Zgłasza się Kamil. Kamil, na razie nic nie możemy budować. Kości 11, obrony 14, jakieś ten. Poziom inżynieria, to zrobię 4. Okay. To jest ten. To jest Livid, mielczanin. Oddany na EZ.pl. Ja. Jest Mike Tursen, Niemiec, który ma... O, co ciekawe, mamy miny czasowe, fajnie. Też ma prędkości... Tak, sir? O nie, ma jedność. Trzeba wam Gruzina? O, najwolniejszy, Szymon Zwara z Bieszkowic. Poziom umiejętności żołnierza 4. Teraz jest Heike Steyr, poziom umiejętności... Słucham. O, Heike jest trochę gorsza. Bajt. Czekam na rozkaz. Ale jest mechanikiem nawet. Zgłasza się, nawet Givi. Spoko. Nawet spoko. Chyba w poprzedniej misji trochę... Czekam na rozkaz. Teraz naszym celem jest iść na wschód. Jesteśmy w okolicy bazie Delta. Idę. W drodze. I musimy iść na wschód. No to idziemy. Na miejscu. Idę. Zaraz tam będę. Podążam do celu. Zmierzam na pozycję. To była mielecka piosenka ludowa. Tak? Zmierzam to twój koniec. Posprzątajmy świat. Proszę. Znowu na kolejną małpę. Śmierć niewiernym. Skarmiłem ich hołowie. Wróg wyeliminowany. Mamy kogoś. Kaja Kritzman. O. Ja komandant. Naszywki na rękawach bez ładu i składu. Nie? Angielski z akcentem ciężkim jak stodoła. Znaleźliśmy naszych, chłopcy. Okej, okay. Kogo my tu mamy? Heike Steyr z oddziałem melduje się na rozkaz. Kto tu dowodzi? O! Teoretycznie. To jest on, pan siwy. Do jego przybycia dowodzę tu ja. To jest najlepszy dubbing. Miło mi panią poznać. Nie, najlepszy dubbing ma Jakes, ale pan siwy, dobrze, że go nie wykopali, ma naprawdę dobry dubbing.
cała przyjemność po mojej stronie, doktorze. Zdrowo, Heike. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Kaja! Dobrze cię widzieć, przyjaciółko. Pani się znają? Pamiętam, że w pierwszych wersjach obydwa dialogi razem się aktywowały, przez co nie dało się tak drugiego usłyszeć, tak jak pierwszy był słychać fajnie, nawet, a drugi też. Teraz panie się znają, się zapytał pan siwy. Będę mówił nikami. Będę sobie jakiś nick do tych randomów. Ale nie, randomy też mają te głosy. Kurde, każdy ma głos. Znamy. Steyer to jedna z najlepszych Steyer. Żołnierzy w całym tym cyrku. Jakby ona poprowadziła nas na deltę, mielibyśmy to z głowy w godzinę, zamiast diabli wiedzą, który dzień czekać, aż farmer łaskawi się tu zjawi. Farmer też jest ciekawy. Bo to jest tak zwany konkurencja dla Heike. Oni chcą być najlepszymi dowódcami. Heike razem z farmerem. Kto będzie lepszym dowódcą? Będą się potem ten... Czy pani sugeruje, żebyśmy oddali nadzór na tak ważną operację komuś, kto 10 minut temu wyszedł z bagna pod Nuklizman? No właśnie. Lepsze to niż czekanie, aż farmer łaskawie stwierdzi, że jest już wystarczająco modnie spóźniony. Pani raczy żartować, Klizman. Czy pani ma pojęcie, jak ważna jest ta misja? Misja. Ta baba z bagien rozniosła w pył dwa ruskie posterunki, żeby mnie wydostać. Jeżeli ktoś ma wykonać pańską misję, to właśnie Heike. Jest spoko. Jeśli pańska misja jest tak ważna, żeby ciągle przypominał nam pan o tym, jak bardzo jest ważna, to czekanie na farmera jest głupotą. Im dłużej czekamy, tym więcej czasu Jankesi mają na ukończenie badań i zostawienie pana z pustym laboratorium, doktorze. No, Kaja dobrze gada. I jeszcze wrócę do sekundy. Jakbyśmy uratowali Lwida, wtedy by mówił ktoś inny, a jakby została sama Heike, to i tak byłby pod wrażeniem, że sama wydostała się. Nie byłaby pod wrażeniem. Nie byłby pod wrażeniem, pan siwy. Tak powiem. Jestem trochę racji. Dobrze, jeśli pani koleżanka jest tak dobra, jak pani mówi, może zacząć od wybicia im naukowców. Okej, to powinno ich spokojnić. To jest łatwe zadanie. Jeśli zrobi to pani dla nas, Steyer, rozważę oddanie moich ludzi pod pani komendę. Oczywiście, doktorze. Zaraz się tym zajmiemy. Okej, mamy tak. Głównym celem naszym jest zabicie wszystkich naukowców amerykańskich w lesie i wrócenie do Wiradze. I co drugie, żadne uniki wykrycia. Okej. Podążam dobra. Do celu. Czyli wymieniliśmy Kamila Wrykka na Kaja Chrisman. No, Kaja Chrisman jest takim słabym czymkolwiek, że to jest masakra. Okej. Okay. Wyruszam. Mamy tego. Giorgio Armani. Sylvia Spyros. Ona jest całkiem spoko inżynierem. To jest jeszcze krasny Mark. Komandant. Mechanik. Pójdę tam. Czyli Shifson. Idę. Shifson, nie? Także teraz podążam do celu. Wykrycia, więc idziemy cały czas stołem. Zaraz tam będę. I poszukamy sobie... W drogę! To twój możemy koniec! Możemy też poekspicjemy na tych zwierzątkach. Wyniki. Zaraz tam będę. Inne rzeczy. Wyruszam. Idę. A poza być prostu... Tak. I żaba jacekowa. Tak? Kolejna małpa. Guruk. Pójdę tam. Wyruszam. Wszystkich. Jak zabijemy wszystkie małpy... Zaraz tam amerykańskie mundury, głośni się apteczkę, naukowcy. Zgasić ich, zanim się połapią, co do nich strzela. Kurde, to jest... Oska, szefie! Foja, faj! Śmierć, pójdę tam. Wkrótce tam będę. Zaraz tam Jawohl. Będę. Zmierzam na pozycję. 5 minut, foja! Posprzątajmy świat. Verstanden. Idę. Kurde, nie uniknąłem wykrycia chyba, co? Ja! Jawohl! Trochę nam... Foja fry! Wkrótce tam zaraz będę. Zaraz tam foja będę. Foja fry! Posprzątajmy świat. Zauważono wroga. Śmierć niewiernym! Zauważono wroga. Do śmierć odstrzał. Niewiernym! Zachciało im się do mnie to strzelać! Strzelać. Śmierć niewiernym! Zmierzam na pozycję. Wyruszam. Jawohl! I świat jest tego, jawohl! Tego wycofajmy. Do naszego naukowca. Podążam do celu. Będę. Nadzieję, podążam do celu. Zmierzam na pozycję. Mamy żołnierza. Znaczy nie mamy żołnierza, nie mam nikogo w bunkrze, okej. Okay. Idę. Raz się żyje i raz umiera. Ajajaj. Ale zwaliłem trochę. Trzeba wam gruzina?
Dobra. Coś trzeba zbudować? Idę. Teraz zrobimy inaczej. Najpierw zbijemy tych naukowców. Jak już wiemy, co mamy zrobić... To twój koniec! Zaraz tam będę. To możemy zrobić to inaczej, posłuchać innych dialogów. Sprzątajmy świat. A mogłeś zostać w domu. Zaraz tam będę. Podążam do celu. Wkrótce tam będę. Wyruszam. Kurze mnie ten limit. Wyruszam. Do przyszłości już nie wrócisz. No to maszerujemy. No to maszerujemy. Boli. To twój koniec. Zgłasza się Kamil. Podążam do celu. Idę. Śmierć niewiernym. Ale chciałbym posłuchać tych dialogów, Lewida. Psst. Przyczajcie, chłopaki. Widzę jankeskie mundury. Gość niesie apteczkę. Naukowcy. Możemy ich zdjąć, dobra, albo przeczekać i iść dalej. Okej. Okay. Z plany teraz... Zmierzam na pozycję. Przejść całe hejkę sztory. Wyruszam. Zauważono wroga. Potem zacząć Rury Make'a. Wrywać. Podążam do celu. Idę. Podążam do celu. Idę. Tak chyba będzie chyba najlepiej zrobić po prostu. Podążam do celu. Zmierzam na pozycję. Zaraz tam będę. Idę. Wyruszam. Łapa jest chyba trochę przycięta. Wyruszam. Wyruszam. Zaraz tam będę. Idę. Warsztat, ale elektrownie słoneczne. Podążam do celu. Idę. Fajnie w ogóle ustawiam tę elektrownię, bez sensu trochę. Okej, okay, tak? Taki był zamysł twórcy. Idę. Ale nawet spoko, sporo tych elektrowni. Podążam do celu. Ciekawe, czy polepszyły się moje umiejętności walki. Wkrótce tam będę. Wróg wyeliminowany. Zaraz tak, tam będę. Dużo nie jest potrzebne. To jest, komandant. Może znajdzie się w tych skrzyniach trochę herbaty. Wyruszam. Wkrótce tam będę. Idę. Wróg wyeliminowany. Zmierzam na pozycję. Zaraz tam będę. Zaraz tam będę. Coś trzeba zbudować. Skarbiłem ich załatwię. Czynko. Idę. Podążam do celu. Zaraz tam będę. Idę. No to maszerujemy. Czekam na rozkaz. Jawol! Idę. A wejdziemy tutaj. Jestem. Wyruszam. I co? Zaraz wkrótce tam będę. Jestem w tym polu, a dalej nic się nie no dzieje. No to maszerujemy. Dotarłem na pozycję. To jest jakiś bóg chyba. To jest jakiś bóg. Kolejny. O, to jest chyba ta no kawania jest mocno zbugowana. Idę. Bo dużo w nią nie grałem. Tak jakby serduszkiem jestem z Remake'em albo AM Remake'em. Tak? Podążam do celu. Tak? Jestem w polu. Zaraz tam będę. Idę. Wyruszam. Podążam do celu. Podążam do celu. I to tyle. Naszywki na rękawach bez ładu i składu. Co ona tam powiedziała? Angielski z akcentem. To było? Nie wiedziałem wszystkiego czytać. Heike Steyr. Teoret. Cała. Zdrowo. Kaja. Panie się. Czy pani? Lepsze to. Pani raczej. Ta baba z bagien rozniosła w pył. Jeśli pański. Jest. Oczywiście, doktorze. Na takie okazje. O, jest, dobra. Zbieram nieśmiertelniki z wrogów, panowie. Proszę, doktorze, 3 blachy amerykańskich naukowców. Ich brak powinien być solidnym ciosem w potencjał badawczy placówki. Mhm. Muszę powiedzieć, Steyr, pani skrupulatność została odnotowana. Mało kto tutaj zrobiłby dla mnie cokolwiek bez uprzedniego rozkazu. Siwy jest pod wrażeniem. Zajmij amerykański laboratorium. Może w końcu ten gbur doceni nasze wysiłki. Ej. Może podgłośmy jeszcze trochę dialogi. No tak. Co to jest? Jakiś staje, co to jest? Nie wiem. Nie wiem, co to tu jest, to o. Co było? I to tyle. Teraz wrócić do Aviradze, okej. Okay. Na rozkaz. Opisane, dobra, kogo my tu mamy? Tak? Jest Giorgia Aviradze. Czekam na rozkaz. Czemu Giorgia Aviradze nie ma swoich tych? Swoich głosów. Weź siwy tamten. Daj głosy. Daj głos. Oczywiście doktorowi Aviradze. By było lepiej. Czekam na rozkaz. Zgłasza się Givi. Givi. To był. Kaja, zgłasza się. Znowu jeszcze mamy bardzo dobrego inżyniera, ale tylko inżyniera. Czekaj! Teraz będzie najlepsze! Gibson.
Dobra, najlepsza postać Simpsona to chyba ten Krasio. Po co ten pośpiech, kierowniku? Podążam do celu. Gotowy do jazdy, kierowniku? Tak jest! Udało się wskrzesić jankeskie radio, którego nie udało wam się dokumentnie rozstrzelać. Może się wam przydać. Wam, chyba nam. Widzisz? On co proponujesz? Jeśli mamy kogoś, kto mógłby udawać jankesa, moglibyśmy spróbować wywabić części żołnierzy. Kto mógłby udawać jankesa? A uratowaliśmy Brytyjczyka. Dałoby się to zrobić. Pytanie tylko, kto z nas brzmi najbardziej jak jeden z nich? Jankesa, czyli ten, a ona chyba te... No też by... nie. Czekam na rozkaz. Czyli ona by gadała, ale to nie było dobre. A teraz będzie gadał Livid. Ale ja chcę posłuchać dialogu Livida, więc dawaj. Zajmę się tym. Muszę tylko upewnić się, że wymawiam moje R mocniej. A kilka innych małych poprawek i z brytyjskiego herbaciarza zrobimy amerykańskiego kawosza. Grupa badawcza wzywa bazę Delta. Jesteśmy atakowani przez agresywne małpoludy. Potrzebujemy wsparcia. Natychmiast. Odezwijcie się, Delta. Długo nie wytrzymamy. Odcięli nam drogę odwrotu. Przyjąłem. Zaraz kogoś po was wyślemy. Wyrusza. Świetna robota, Kamil. No, przynajmniej tyle mogę zrobić, żeby ci się odwdzięczyć za wyciągnięcie mnie z ruskiego bagna. No to maszerujemy. Idę. Zaraz tam będę. Tu będzie przyczajka. Idą. Czekam na rozkaz. Nie z rozkazem. Zmierzam na pozycję. It's a long, long to twój koniec. Tak jest, sir. Gotów? Cześć, Jankesi. Podoba się przyjęcie niespodzianka? Boli. Gotów? Podążam do celu. Angry. Tak? Zgłasza się Intek. Już nie żyje. Niewierni są wśród nas. Wkrótce tam będę. Pierwsza grupa z głowy. Teraz idziemy po resztę. Zaoramy im posterunek, księżniczko. Skąd ci się wzięła ta księżniczka? Nasza własna Ksena, robiąca porządek w tym bajzlu. Nie. Ta Fesperos mi zginęła. O nie. Najgorzej. Oni dobijają rannych? Co to za jestem. Jaj? Pójdę tam. Ciasne, ale własne. Tak się w przyszłości już nie podoba wrócisz. Podoba się przyjęcie niespodzianka? Ach tu! Tak, dojazdy, kierowniku. Trzeba było chwilę poczekać. Tak, ser? Nadlatuję! Tak, ser? No i pierwsza grupa z głowy. Teraz idziemy po resztę. Zaoramy im posterunek, księżniczko. Skąd ci się wzięła ta księżniczka? Nasza własna Ksena, robiąca porządek w tym bajzlu. Gotowy do jazdy, kierowniku. Flecik najlepszy. Lecetowski flet. To jest zgrany. Po co ten pośpiech, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Uwaga. Celujcie w małpy. Ej, tego nie było dialogu. Mam sobie... Jestem na pozycji. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mechaniki. Musimy się wycofać. Dobra. Uwaga, to dowódca. Jestem. Celujcie w małpy. Idę. Nie, no, czekaj, to komandant. Pierwsze misje. Amerykańskie. Na rozkaz. Ćwiczy. Podoba się przyjęcie niespodzianka? Siema. To ale... jest, szefie. Zgłasza się Kamil. Czekaj. No dalej. Teraz będzie najlepsze. No i pierwsza grupa z głowy. Teraz idziemy po resztę. Zaoramy im posterunek, księżniczko. Skąd ci się wzięła ta księżniczka? Nasza własna Ksena, robiąca porządek w tym bajzlu. Bo to była ta Ksena, ciekawe. Już nie żyje. No dalej. Naukowca? To jest komandant. Wyruszam. Ja sobie fajnie radzi. Jak jest lepszy. Wróg zlikwidowany. To jest komandant. Nie? Czekam na rozkaz. Zdychaj. Idę. Wyruszam. Dobra, zobaczmy, co idę tam. Czy coś tu jeszcze w drogę. Nie ma? Zaraz tam będę. Wkrótce tam idę. Będę. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Dobra, to powinno być napisane. Zmierzam na pozycję. Dobra, teraz jeden z cięższych...
Idę. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. Gotów? Czekam na rozkaz. Ten już nie będzie robił problemów. Ale w 5 minut to jest ciężki achievement do zrobienia. Czekam na rozkaz. Ale ja mam pomysł. Tak? Tak? Zwiększyły się moje umiejętności naukowe. Gotowi do wyjazdu, kierowniku? Dość już tego łaże. No i koniec wycieczki. Poczek stoi. Gotów? Zgłasza się Gimi. Dobra, zapiszmy grę. Ja wolę często zapisywać, bo będą raczej... I film będzie dłuższy wtedy, jak nie będę pisał. Wkrótce tam będę. Zmierzam na pozycję. Do odstrzelania. Do przyszłości już nie wrócisz. Dobra, lecimy. Jawol! Tutaj mamy Brad Boy. Werszkanter! Słucham! Freddy Turner. Czekaj! Na teraz rozkaz. Będzie najlepszy! Uchaj w nas! Idę. To boli! Polepszyły się moje umiejętności walki. Czekaj! Tak? Teraz idę. Będzie najlepsze! Czekaj! Teraz right. Będzie najlepsze! Twoja fala! No trzeba wam gruzina? Ciasne, ale twoja. Własne. Gotowa do drogi. W drogę. Dość już tego łażenia. Gotów? Słucham. No dalej. Prosty manewr. Tak? Gotów? Pożegnajcie moją córkę. Tak, ser? Coś trzeba zbudować? Wytrzymam. Jestem pod ostrzałem. Kaja, zgłaszam się. Heather Lynch z tym gracą. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Dwóch tych głównych tutaj... Ta jest, szefie. Na rozkaz. Dobra, bunkier się nie wycofuje. Dobra, nie ważne. Ta jest, szefie. Zdychaj. Co teraz, sir? No, koniec wycieczki. Dobra, teraz trzeba jeszcze bunkier rozwalić. Ciasne, ale własne. Kaja zgłasza się. Zgłasza się, Givi. Tak? Idę. W drogę. Gotów? W drogę. Gotowa jeszcze do jazdy. Jeszcze działa, o cholera. A teraz? Gotów? Pilnujcie moich tyłów. Trzeba wam gruzina. Już tylko dobiję browca. Tak? Wróg zlikwidowany. Ciasne, ale własne. Zaraz tam będę. Dobra. Musimy sobie uleczyć ludzi. Ale to nawet spokojnie. I to było tych dwóch ludzi. Kaja zgłasza się. Tych, którzy mieli jakikolwiek dubbing. Czyli Henry Lynch i Tim Gladstone. Gladstone w ogóle był żołnierzem. O, patrz. Okej. Dawaj, nie atakuj. Okej, fajnie. No ja miałem wojnie trochę inaczej zbudowane, bo to były wieżyczki. A zbrojownia to był szyb. Tu chyba była laboratorium, obok tu, a fabryka była chyba tutaj. Ja, czekam na rozkaz. Sir? Gotowi do wyjazdu, kierowniku? Tak? Tak jest, sir. Tak? Jak pilnujesz? Znowu być tak, pod twoją komendą, Hajkę. Dawno nie poszło nam tak sprawnie. Miał wami dowodzić farmer. Wcale mnie nie dziwi, że wszystko szło opornie. Zabić ich! To dobra. Twój ciasne. Koniec! Ale własne! Idę! Jak pilnujesz? Co to? Tak, masz. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia badań. Co teraz, sir? Ordnung muss sein. Tak? Zabić ich! Jednego mniej. Tak, sir? Gincie, sukinsyny! Jestem ciasne, na miejscu. Ale własne. Gincie, sukinsyny! Na miejscu. Gincie, sukinsyny! Trzeba wam słucham. Gruzina? Gincie, sukinsyny! I ona jestem wtedy mówi... Mocne kwo. Bandaż powinien wystarczyć. Co jest, kierowniku? Gotów? Gincie! Bandaż powinien wystarczyć. Słucham. Zgłasza ja się... Komandant. Na rozkaz. Tak jest. Następny gincie. Do kasacji. Drogę. Zgłasza się Kamil. Tak? Tak się to robi.
Zgodnie z rozkazem. Zmierzam na pozycję. No i padło na ciebie, koleżko. Gincie, sukinsyny. A mogłeś zostać no i w domu. Padło na ciebie, koleżko. Idę. To jest naszym tym. Ty jesteś. Ajaj, boss. Gincie, sukinsyny. Następny do kasacji. Gincie, sukinsyny. No i padło zgłasza na ciebie, koleżko. Tak jest, jak filmujesz? Tak, masz. Aba, kto to jest mechanikiem? I ona wtedy mówi... tak, szefie? No mówi ty, ona wtedy mówi tak, szefie. Czekam na rozkaz. To jutro poczuję się lepiej. Słucham. Mechanik. Czekam na rozkaz. Mechanik. Co teraz, sir? Jak? Na rozkaz. Jestem. Zabawa trwa. Gotowa do jazdy. Bandaż powinien wystarczyć. To ma być przeciwnik? Gotów? No i padło na ciebie, koleżko. Tytuł. A mówiłem, że za mało ci płacą. Nie, w sumie ja to muszę szybko spadać. Dajże skończyć fajkę, szefie. To jest misja na czas, zapomniałem. Jak szybko nie zbadam, to przyjdzie farmer i będzie dupa. Dupę. W ogóle mamy tylko do zbadania jedną. No i patrz, co ci teraz zabawa zrobię. Zabawa trwa. Wyjeżdżamy. Jedźmy już. No i padło na ciebie, koleżko. Tak? No zabawa i padło trwa na ciebie, koleżko. It's a long, long way to następny tipperary. Do kasacji. Następny do kasacji. Na miejscu. Jak pilnujesz, tak masz. Jakieś skrzyni w ogóle, lol. Zginiesz. Tak, ser? Zbudować tę bazę tylko. Jak pilnujesz, trwa. Tak masz. Jedźmy już. Tak, ser? Zginiesz. Polepszyły się moje umiejętności na naukowe. Ja. Kein problem. Jedziemy. Następny do kasacji. Kaja zgłasza się. Idę. Jednego co mniej. Co jest, kierowniku? Tak, ser. Bajzel. Wybite. Bajzel. Budynek przejęty, komandant. Da się zrobić. No i padło słucham na ciebie, koleżko. Badania panno ukończone. Stajer, jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z praludźmi. Wow. Pańskie ważne badania dotyczyły rozmawiania z małpami? Ryzykowałam życie moich ludzi, żeby mógł pan sobie oswoić zwierzątko? Tak. Pan chyba żartuje, doktorze. Tak. Nie żartuję. Jesteśmy najmniejszą liczebnie stroną tego konfliktu, a małpoludzie cechują się wyższą siłą fizyczną i wytrzymałością niż nasi nawet najlepsi żołnierze. Jeśli uda nam się ich wyszkolić do walki, będą wspaniałymi jednostkami liniowymi. Liniowymi. Każdy wyszkolony praprzodek to jeden więcej żołnierz pod pani tak rozkazami. Nawet jeśli okaże się, że nie potrafią obsłużyć karabinu, to każdy małpolud noszący skrzynki to kolejny nasz żołnierz, który nie musi. Dobrze. Zobaczmy, czy pańskie zwierzaki do czegoś się nadadzą. No i padło na ciebie, koleżko. Pilnujcie moich tyłów. Bajzel! To kurde? Jest atak na mnie. I ona wtedy mówi... Małpolud, tak, uczłowieszony. Szefie? Oto nasz pierwszy ochotnik. Co to jest? Gratulujemy wstąpienia do grupy prehistorycznej Executive Outcomes, panie Małpolud. Zapiszmy teraz grę w cutscence. Ale jak mi zginie człowiek, to muszę musiał przydać cutscence. No nie ma co, Mike. Dobrze nam życzysz. Co to się Executive dzieje? Executive Outcomes płaciło parszywie i traktowało cię jeszcze gorzej. No, bo mi tak nie zamierzamy płacić. No chyba, że aż tak bardzo chcesz jedną zawość do domu. Na farmę... Nie były posiłki. Yeah. Zbieracie ludzie. Chciała się chcą. Chcemy przejąć co nasze. Tak, spóźniliście się, pani farmer. Co? Delta już jest zajęta. Ukończyliśmy badania. Możecie nas najwyżej eskortować z powrotem i do bazy. Samych żołnierzy. Poproszę nieobecność panna Steyer. Zajęła się wszystkim. Steyer? Tęskniłeś, Bob? Nie nazywaj mnie Bob! Miałem nadzieję, że coś zdążyło cię zeżreć, ale... powinienem był wiedzieć, że nawet zeżreć cię nic nie chce. Dobra, w takim razie zabieramy dobła się, panienki. Dobła. Część naukowców uciekła, ojej. O nie. O, żyje. Dobrze, że żyje. Chyba inżynier. Okej, naukowy. Inżynier. Naukowiec.
hajkę. Teraz zrobimy sobie tę misję jeszcze raz. Zaatakujemy bazę Delta od razu. No, księżyc. Mam nie. Co? Sam. Co? Givi nic. Nie wygląda. Dobra. To jest komandant. Idę. Zaraz tam będę. Wyruszam. Idę. It's a long, long idę. Wkrótce tam będę. Wyruszam. Dowodzę. Jawohl. Wyruszam. Wytrzymam. Czekam na rozkaz. Ten już idę. Nie będzie robił problemów. Wyruszam. Coś Pań trzeba twoja. Zbudować. Indeko. It's a long, long way to Tipperary. Do przyszłości już nie wróci. Ja podążam do celu. Śmierć niewierny. Wróg zlikwidowany. Idę. Podążam do celu. Likwiduję cel. Idę. Zaraz tam będę. Co twój koniec? Behind. Coś trzeba zbudować? Idę. Podążam do celu. Dobra, idziemy na kucaka. Coś trzeba zbudować? W sumie nie na kucaka, tylko na ciąganie się. It's a long, long way to Tipperary. Fajnie. No, ale Libby dobry... Idę. No, bo jeździec niego. No, ale się pracuje, to dobry jeździec tego, nie? Słuchaj, tak? To dobru! Wyszcie. Wytrzymam! Toż to wróg! Tak? Idę. Tak, ser? Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. To twój koniec. Zaraz tam będę. Chcesz ołowiu? Proszę. To twój koniec. Zwiększyły się moje umiejętności walki. Ruch zlikwidowany. Nie było. Dorwali mnie, dronie. Chyba nie tak. Coś mi się wydaje, że właśnie nie tak. Zaraz tam będę. Wyruszam. Podążam do celu. Wróg zdominowany. Atakują mnie. Tak też nie. Cześć, ja pamiętam, że z lewej nie było żadnej obrony na początku. Ja wyruszam. Auć. Kurde no. Wyruszam. Idę. W drogę. Gelbe znowu będzie się śmiał, że jestem wyruszam. O, mam tyle godzin w WWA nawet, bo tak zdobyć na hardzie 3 medali. W drodze! Idę. Podążam do celu. Atakują zaraz mnie. Tam będę. Zgłasza się kamer. To jest komandant. Śmierć wkrótce tam będę. Czekajcie, chłopaki. Widzę jankeskie mundury. Gość niesie apteczkę. Naukowcy. Możemy ich zdjąć, albo przeczekać i iść dalej. Śmierć zmierzam na pozycję. Zaraz wypłaty. Tam będę. Czekam na rozkaz. Posprzątajmy świat. Idę. Siedzisz tu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Jakie zgnęła. Ty, może to by tak? Że nie uciekł. Czekam na rozkaz. No to wyruszam. Podążam do celu. W drogę. Wyruszam. Idę. Zaraz tam idę. Będę. No to podążam do celu. Podążam do celu. Idę. Angry! Zgłasza się Givi. Chcesz ołowiu? Tak? Proszę. Na miejscu. Ja komandant. To jest komandant. Na rozkaz. Idę. Zmierzam na pozycję. Zgłasza się Kamil. Idę. Na miejscu. No wyruszam. Idę. Wyruszam. Zmierzam na pozycję. Wyruszam. Jest, zaraz tam będę. Idę. Dotarłem na miejsce. Śmierć niewiernym. Zabić. To twój koniec. Jawohl. Podążam do celu. Zmierzam na pozycję. Tak? Idę. Już idę. Trzeba wam gruzina? Boli. Idę. Śmierć jest blisko. Czuję ją. Czujesz. Czuję śmierć, jest blisko mnie. Podążam zmierzam do celu. Na pozycję. Idę. Ja wyruszam. Karmić, chcę złoto. Jej podążam do celu. Pasę też. Tak? 18 zaczyna idę. Się. Jankieskie pieprzenie, tylko to potrafię. Podążam do celu. Idę. Ach tu! Winkie śmierć niewiernym. Zauważono wroga. Atake! To twój koniec. Posprzątajmy świat. Angry! Posprzątajmy świat. Ogień nieprzyjaciela.
Jawohl! Zaraz tam będę. Podążam do celu. Wyruszam. Co? Tego tu nie było. Jakiś głupi burlak. Budowali to, żebyście nie mogli lecieć do... Idę. Podążam do celu. Wyruszam. Podążam do celu. Idę. Idę. Zaraz tam będę. Chcesz ołowiu? Podążam do celu. Wyruszam. Śmierć niewiernym. Ja. Sei zu töten. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Wyruszam. Zaraz tam będę. Wyruszam. Idę. Podążam do celu. Idę. Wyruszam. W razie kontakt, wyruszam. Dowódco. Podążam do celu. Nie wiem. Nie wiem, jak to przejść 5 minut. Nie wiem. Ten bazeta przez to powiem 5... Nie wiem. Jak lubi. Nie wiem, tak dobrze. Także dzięki za oglądanie i siemka.